Cześć siemaneczko, witam was w kolejnym materiale na tym kanale. Jest to nowy odcinek serii, która będzie pojawiać się cyklicznie co tydzień w każdy czwartek, a będę w niej pokrótce charakteryzował Team of the Week, które ukazywać się będzie w środę. Z reguły odcinki te nagrywam i montuję właśnie w środę, jeszcze przed godziną 19, dlatego nie będę tutaj wchodził w poszczególne statystyki graczy inne niż te, które widoczne są na karcie, bo zwyczajnie nie mam do nich jeszcze dostępu. Napiszcie mi, co sądzicie o pomyśle, a ja już lecę z szybką oceną poszczególnych zawodników. Na bramce Karol, srebrna karta, co prawda całkiem niezła, ale i tak pewnie nikt nim zbytnio nie będzie grał. Na lewej stronie meksykański zabójca, czyli Layun, którego karta śni mi się na środku pomocy, no ale niestety pewnie się tego nie doczekam. W środku Clark, bardzo przyjemny zawodnik w tanich składach non-rarów, ale jako inform będzie zbyt drogi, aby rywalizować na przykład ze zwykłą wersją Smallinga. Dalej mamy Pereirę, na co dzień non-rare z Getafe, a teraz w sumie może być użyteczny do hybryd z udziałem Godina. Niezłe statystyki, no uważam, że powinien być całkiem grywalny. Jeśli chodzi o środkowych pomocników, to wygląda to już zdecydowanie lepiej. Matuidi i Brozovic mają bardzo fajne statystyki i powinni odnajdywać się w meczach, gdzie ich rola polegać będzie na rozkrywaniu piłki. W całym zestawieniu pojawił się również Mahrez, jednak mimo dobrych statystyk to przestrzegam przed inwestowaniem w niego, gdyż już za miesiąc Team of the Season i cena ifów pójdzie na łeb na szyję. Jeśli ktoś chce sobie nim pograć, to moim zdaniem lepiej trochę poczekać, no ale to już zależy od was. Trochę wysunięci będą Rodriguez oraz Eriksen. Dla Kolumbijczyka jest to pierwszy inform w obecnej FIFA, ale statystyki, które się tu znajdują, są naprawdę imponujące. Szkoda, że jej nie uraczyło go tym jednym punktem pace więcej, bo zdecydowanie lepiej by to wyglądało. Zawodnik Tottenhamu, mimo niższego overalla odmawianego przed sekundą Hamesa, ma statystyki na bardzo podobnym poziomie, a często nawet i lepszym. No, ale cóż, w moim sercu dalej przeważają De Bruyne oraz Payet. Napastnikami zostali Tosun i Jorgensen, ale nie będę się tutaj wgłębiał, bo no nie są jakoś szczególnie wybitni. Z ciekawych rezerwowych mamy Aliego, który wygląda trochę jak słabsza wersja Hendersona. Dalej jest Sesenią, który w każdej FIFA ma u mnie miejsce w pierwszych składach, bo jest po prostu tani i dobry, więc myślę, że jego inform też powinien być dość ciekawy. Mamy tu również Grosickiego i bardzo cieszę się, że Kamil dostał informa, no ale brak czterech gwiazdek sztuczek boli, choć jeśli będę miał kiedyś to chociaż odrobinę czasu, to bardzo chętnie go przetestuję. Mam nadzieję, że materiał ten wam się podobał. Tak jak mówiłem na początku, jeśli cały ten pomysł na serię przypadł wam do gustu, to napiszcie mi o tym w komentarzach. Odcinki te będą oczywiście takie krótkie, spontaniczne i myślę, że w miarę będę omawiał wam te jedenastki tak jak to było dzisiaj. Jeżeli macie jakieś sugestie, to oczywiście również mi o tym piszcie. Jeśli materiał ci się spodobał, to zapraszam do zostawienia łapki w górę oraz suba. To nic nie kosztuje, a daje pozytywnego kopniaka motywującego do dalszej pracy. Ja już lecę, trzymajcie się, na razie. I piona.